7 maja w godzinach popołudniowych dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu w okopach po II wojnie światowej koło Sienic. Na miejscu okazało się, że jest to pocisk moździerzowy kalibru około 80 mm i długości 30 cm. Patrol policji zabezpieczył miejsce znaleziska i wystawił posterunek do czasu przekazania zawiadomionym saperom.